Oto kilka dekoracji świątecznych, które pokażę, jak w łatwy i niedrogi sposób wykonać samodzielnie w domu wraz ze swoimi dziećmi. Przedstawiam pomysły na dekoracje z przedmiotów, które znajdziemy we własnych domach. Często zastanawiamy się, co zrobić z niepotrzebną nam porcelaną. Dlatego jako pierwszą propozycję pokażę filiżankę, którą udekoruję sztucznymi kwiatkami i ozdobami świątecznymi. Do przygotowania takiej dekoracji potrzebujemy filiżanki i spodka. Najpierw wykonujemy konstrukcję. Ja wykonałam ją z drutu, który kupimy w sklepie plastycznym albo znajdziemy w naszych domach. Drucik przymocowałam za pomocą kleju na gorąco. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie, by filiżanka nie przewracała się. Następną czynnością będzie przyklejanie sztucznych kwiatków i dekoracji. Musimy zrobić to tak, by przysłonić nieestetyczne miejsca. Cała nasza konstrukcja powinna być zasłonięta. Używamy różnych dekoracji, takich jak piórka, kryształki, kwiatki, jajka. Wszystko to, co znajdziemy w naszych domach. Na koniec puste miejsca wypełnię mchem. Oto efekt. Filiżanki możemy położyć na stole, biurku. Są naprawdę bardzo ładnym elementem wystroju wnętrza. Praca ma wyglądać tak, jakby z filiżanki wysypywały się kwiaty. By praca miała charakter bardziej świąteczny, przyklejmy do niej jajka. Możemy położyć także figurki świąteczne. Wszystko to, co kojarzy nam się ze świętami wielkanocnymi. Następną propozycją jest figurka zamknięta w plastikowym jajku. Dekoracja jest bardzo prosta do wykonania. Potrzebujemy jedynie plastikowego jajka, które otwiera się, i figurki. Ja mam świątecznego króliczka, któremu przymocowałam kokardkę. Przyklejam go mocno do dna jajka klejem na ciepło. Następnie wrzucam kilka kryształków do środka. Całość dekoruję mchem. Można użyć różnych dekoracji, takie, które mamy przy sobie, bądź te, które nam się bardzo podobają. Praca jest prosta w wykonaniu, każdy może ją zrobić, a jednocześnie efektowna. Doklejam jeszcze sztuczny kwiatuszek,
Zamykam jajko. Praca jest do postawienia na stoliku. Można oczywiście udekorować ją także wstążką. Druga propozycja jest bardzo podobna. Używam takiej figurki, którą przykleiłam na drewniany plaster, a ten na korkowy spód od kopułki. Całość udekoruję w bardzo prosty sposób, używając mchu. Jeżeli nie mamy podobnej kopuły, możemy użyć na przykład słoika, który odwrócimy biekiem do dołu, tak by móc przykleić figurkę. Całość jest równie efektowna. Następna praca to wianek wykonany z materiału. Ta dekoracja nie jest już tak prosta jak poprzednie. Wymaga dużo wolnego czasu. Wianek tej wielkości wykonywałam przez 5 godzin. Na tym krótkim filmiku instruktażowym pokażę sposób, jak wykonać taką dekorację. Do wykonania potrzebujemy styropianowy okrąg. Jako dekoracje posłużą nam kawałki materiałów. Najlepiej cienki materiał, tiul. Ja używam tutaj niepotrzebnych skrawków materiału, firanki. Musimy przygotować nawet kilkaset drobno pociętych kawałków materiału. Składam je w 2 lub 3 części, następnie szpilką mocuję na powierzchni naszego wianka. Czynność musimy wiele razy powtórzyć. Możemy podkleić wszystko klejem na ciepło. To żmudna praca, ale przynosi efekt. By wianek miał charakter świąteczny, przyklejam do niego ozdoby. Wianek możemy powiesić na drzwiach, musimy jedynie przymocować do niego wstążkę. Dekoracja ta może też posłużyć jako dekoracja na stole. Następna dekoracja to słodki baranek. Do wykonania tej pracy potrzebujemy włóczki, piankowej kuli, markerów, twardszego papieru, który wycięłam w kształt podkowy, a także różnych dekoracji jak wstążka. Na początku wykonamy pomponik, który będzie tułowiem naszej owieczki. Nawijam włóczkę na 2 części twardszego papieru. Najlepiej, żeby była to tekturka.
obcinam w koło włóczkę. Staram się to zrobić bardzo dokładnie. Pomiędzy tekturkę muszę umieścić kawałek włóczki, by związać pomponik w całość. Na końcu ściskam mocno włóczkę i wyjmuję niepotrzebną już tekturkę. Wiążę wszystko w całość. I nożyczkami odetnę niepotrzebne fragmenty włóczki. Teraz pokażę, jak narysować słodką buźkę naszej owieczki. Używam do tego pianki. Może być także to stropianowa kulka, którą trzeba obciąć na pół. Używając cienkopisa i markera rysuję mu twarz. Żeby się nie pomylić, można na początku zrobić to ołówkiem. Teraz przy pomocy suchej pasteli rysuję mu rumiane policzki. Przy pomocy korektora wykańczam oczy. Nie zabraknie kilka piegów. Przykleję teraz wcześniej przygotowane przeze mnie pomponiki. Ten baranek będzie siedział. Przyklejam jego główkę do całej włóczki. Thank you.
uszy wykonuję z filcu. Odcinam mały fragment, który składam na pół. Nożyczkami wycinam uszy. Delikatnie je koloruję za pomocą suchej pasteli. Używając kleju na gorąco, będę je zginać. Odcinam niepotrzebny fragment. Teraz klejem przymocuję do buźki naszego baranka. Czynność powtarzam. Teraz dokleję wcześniej przygotowane nóżki, wykonane w najprostszy sposób. Przyklejam je klejem na gorąco. Nasz baranek prawie jest gotowy. Z małej kulki piankowej, którą przetnę na pół, wykonam przednie łapki. Cienkopisem je wykończę. Na koniec dokleję wstążeczkę. Wykonanie tych ozdób nie powinno sprawić Wam dużych trudności. Serdecznie dziękuję za uwagę.